Jestem weganką. Hej, tu już jest, witam Was w kolejnym odcinku z serii oglądania programu Big Brother, w którym brałam udział. Pod poprzednim odcinkiem błyskawicznie udało Wam się wbić 5000 łapek w górę, więc muszę trochę podnieść Wam poprzeczkę, bo ostatnio nic nie robię, nie mam życia, tylko trzepię te filmy Big Brotherowe jeden za drugim, więc powiedzmy, że teraz następny odcinek pojawi się, kiedy pod tym będzie minimum 6000 łapek w górę. I dzisiejszy odcinek zacznie się nietypowo, ponieważ napisał do mnie Damian, który wysłał mi linki do masy fragmentów ze streamów, które myślę bardzo ubogacą nasze odcinki. W ogóle okazało się, że na Wykopie jest cały hashtag, tam Bibi Shoty, gdzie po prostu wszystkie są do kupy zebrane shoty z każdego dnia, więc ja od teraz mogę sobie chronologicznie przy każdym odcinku oglądać shoty z danego dnia i myślę, że to naprawdę dużo wniesie do naszych odcinków, bo czasem ta fabuła, która jest w tych odcinkach, które leciały w telewizji, jest bardzo, bardzo okrojona. No i z całą pewnością apogeum poprzedniego odcinka była drama o sprzątanie i dramatyczne wykreślenie się z grafiku sprzątania przez Łukasza. I tutaj zachował się stream, gdzie jest cała ta sytuacja, więc możemy obejrzeć, czy coś więcej tu się wydarzyło wartego skomentowania. Uważam, że należy dbać o czystość. Sama sprzątałam tą łazienkę. Nie mam z tym problemu, żeby po kimś posprzątać. Mogę w nim być, ale jako, że jestem dyżurną w tym tygodniu i miałam zadanie co do tych mazaków i tablicy, to chciałam się też upewnić, czy możemy na przykład pisać po tablicy. I zapytałam chyba, nie wiem, ciebie Bartek, czy ciebie Ida, czy możemy pisać po tej tablicy, bo powiedziałam, że nam pewnie te wszystkie kartki i tak dalej i tak zabiorą. Żeby też nie wyszło, że ja byłam aż tak nadgorliwą dyżurną, że się martwiłam, czy oni, nie wiem, nie wypiszą za dużo mazaków, ale Wielki Brat był bardzo rygorystyczny, jeżeli chodzi z jakiegoś powodu jakieś artykuły do pisania. Jeżeli dostawaliśmy cokolwiek, na przykład przy okazji jakiegoś zadania, to wszystko potem musiało wrócić z powrotem do pokoju wymian. Nic nie dostawało dla nas. I jak chcieliśmy na przykład, nie wiem, chociażby napisać tekst jakiś tam piosenek, co pisaliśmy czy coś, to pisaliśmy to dosłownie węglem na jakiejś tekturze gdzieś znalezionej, bo z jakiegoś powodu nie mogliśmy wnosić tak jakby nic do pisania, nic, żadnych kartek, długopis... O Boże, właśnie Julian żyga kułaczka na moich oczach. Zaraz wracam. Chodź Julian, w ramach odwdzięczenia się, że posprzątałam twoje żygi, to może chociaż byś się pokazał, przywitał się z widzami, co? Masz coś do powiedzenia? Obrzygańcu mały? No rozumiem, może jesteś trochę zawstydzony tym, że właśnie się przed chwilą zżygałeś na moich oczach, tak? Nie martw się, i tak cię kocham nadal. Jesteś trochę obrzydliwy, ale takie życie. I zapytałam chyba, nie wiem, ciebie Bartek, czy ciebie Ida, czy możemy pisać po tej tablicy, bo powiedziałam, że nam pewnie te wszystkie kartki i tak dalej i tak zabiorą. A wy wtedy powiedzieliście, że spoko, bo to Wielki Brat powiedział, więc nam nie zabiorą. No, Wielki Brat powiedział, żebym zrobił grafik, zasugerował mi zrobienie grafiku i żebym użył do tego tej tablicy. Nie jest różnicy. Ale jakby Wielki Brat powiedział, że nie zasugerował robić grafiku, to co, nie sprzątamy kurwa? Ja teraz myślę, że to jest dobry pomysł. Nawet jakby Wielki Brat tego nie powiedział. Co to za różnica? Zadanie się nie wiem. Jesteśmy ludźmi normalnymi, musimy... I widzicie, ja już wtedy zaczęłam kumać, że my się kłócimy przez Wielkiego Brata, że on po prostu nastawił wszystkich przeciwko sobie, no bo Łukasz powiedział, że Wielki Brat powiedział, że on nie kazał im robić tego grafiku, a z drugiej strony właśnie jak ja zeszłam i zapytałam ich, czy oni piszą po tablicy, czy Wielki Brat im pozwolił, no bo nie mogliśmy bez pytania nic pisać, czaicie, to był taki rygor, i oni powiedzieli, że tak, że to Wielki Brat pozwolił, no i wiedziałam, że nie korzysta się z darów od Wielkiego Brata, od tak, nie zużyliby całej kartki na rozpisanie tego grafiku, bo po zadaniu możliwe, że Wielki Brat i tak kazałby tą kartkę oddać, bo tak było wcześniej ze wszystkimi innymi akcesoriami, które dostawaliśmy przy zadaniach. No i tak samo się domyślaliśmy, że będzie z tymi wszystkimi pomocami naukowymi, z długopisami, kartkami i tak dalej, że się skończy tydzień szkolny, Wielki Brat je zabierze. Więc skoro oni tego sobie tak po prostu używali i wiedzieli, że ten grafik będą mogli zachować, no to ja wiedziałam, że oni nie mogli tego zrobić sami z siebie, tylko że musieli Wielkiego Brata zapytać. Więc to już mi dało do myślenia, że okej, czyli oni mieli zgodę Wielkiego Brata, a Wielki Brat powiedział Łukaszowi, że
to nie było zadanie, ale że to była sugestia. Jakieś po prostu masakra, jakieś łapanie się za słówka, nie wiadomo o co chodzi. I właśnie mi tu już zaczęło świtać, że ta drama powinna być po prostu wyjaśniana z Wielkim Bratem, a nie, że wszyscy między sobą skakali sobie do gardeł. Nie wiem, czy wy udajecie, że nie rozumiecie tego, o czym ja mówię, czy naprawdę nie rozumiecie. Mi nie chodzi o to, że jestem przeciwny temu, żeby sprzątać. Igor, nie jestem przeciwny temu, żeby sprzątać. Zrozum mnie. Ja jestem przeciwny temu, tylko i wyłącznie temu, że uważam, że zostałem okłamany i zdominowany. I ja się na to po prostu zgodzić nie zamierzam. Jak widzicie, mówiłam wam, że Łukasz wielokrotnie podkreślał, że to nie chodzi o to, że ja nie chcę sprzątać. Nie chodzi o to, że ja uważam, że sprzątanie jest złe. Chodzi tylko o inkluzywność, że nie zapytaliście wszystkich, co o tym myślą, tylko od razu rozpisaliście grafik i Łukasz, myśląc, że to wyszło od nich, a nie, że Wielki Brat im polecił to zrobić, po prostu poczuł się tak jakby no niewzięty pod uwagę, tak jakby jego zdanie nie miało znaczenia. O to tylko i wyłącznie chodziło, ale i tak potem tak mieliśmy wczoraj, nie wiem, z Pokoju Zwierzeń fragment, jak Igor się wypowiadał, że o, Łukasz nie idzie mieszkać do chlewa, skoro jest takim brudasem, nie chce sprzątać. Oni wszystko to spłaszczyli do tematu, że Łukasz jest brudasem i nie chce sprzątać, kiedy to w ogóle nie o to chodziło. Może się poczuliście powiedzieć, że ja w ogóle powiedziałem, co dwa dni mogę sprzątać. Sprzątania powinien być ustalony już od samego początku wejścia tutaj. Takie moje zdanie, bo żeby później właśnie takich niejasności, od samego początku powinniśmy się nauczyć, że tak, śmak i tak dalej. Wiadomo, że jednemu będzie to bardziej pasować, drugiemu mniej. Jeden sprząta w domu, drugi nie sprząta. Także dla mnie, jako dla mnie, grafik w większej ilości osób jest naturalny i dziwiłam się, że jak wy do tej pory funkcjonowaliście. Tak. Szczerze mówiąc, to my wcześniej sobie radziliśmy jakoś. Tego grafiku wcześniej nie było, bo mieliśmy w miarę porządek. A już zwłaszcza póki jeszcze Karolina była, bo ona tyle sprzątała, że ona nadrabiała za 5 uczestników. Plus tak naprawdę my się w miarę pilnowaliśmy. Jak było ustalone, że ej, sprzątamy, to tak jakoś naturalnie każdy brał coś tam, zaczynał sprzątać bez jakiegoś tam konkretnego wpisywania, że ta osoba będzie teraz sprzątać to, tylko tak naturalnie. Ja tutaj też mówię tak, że ja już sprzątałam w tych łazienkach, więc dla mnie to nie jest problem, że trzeba sprzątać łazienki. Przecież to nie było tak, że my tutaj przez 20 kilka dni ani razu nie sprzątaliśmy, tylko wcześniej jakoś po prostu tak naturalnie to wychodziło, aby bez jakiegoś tam konkretnego grafiku. Się naprawdę boczy, a Igor też się śmiejesz bardzo, nie wiem, to jest takie śmieszne, że Łukasz... Ale że co, nie wiem, ty bronisz teraz Kasia. Ja chciałem cię nie wtrącić z domu, tylko i się wtrącasz na gejem. Jakby to, nie, ja się nie... Że jest gejem, to nie... Ale w ogóle o czym mowa? Nie chodzi o to, czy jestem gejem, czy nie, o to chodzi. Ukryta homofobia wychodzi. No bo widocznie moje argumenty do niej trafiają bardziej. Jezu, no zastanów się czasem, Igor. Słuchajcie, nie... No ale on chce porozmawiać. Dlaczego nie potrafisz porozmawiać? Ale ona może powiedzieć, co myśli, tak samo jak ty mówiłeś, co myślisz. To jest bardzo negatywne. To jest super tragikomedia. Ale słuchajcie, nieważne, jak kto ma opinię, to wyśmiewanie się z drugiej osoby już znowu mieszamy. Tak, przedrzeźnianie i nazywanie oddajów to też jest niesmaczne, ale już to po prostu puszczam mimo uszu. Czy Łukasz jest gejem, czy nie, tutaj akurat nie ma nic absolutnie do rzeczy. Oczywiście żadna kłótnia nie byłaby kompletna, żeby nie wspomnieć o tym, że Łukasz jest gejem i tutaj Igor twierdzi, że Kasia broni Łukasza, bo Łukasz jest gejem. Ale za mną dziewczyny się nie wiesz, jak ja mam problem, to za mną dziewczyny nie idą za moim problemem. Więc to... Co? Ja zapewniam cię, że gdybyś został jakoś źle potraktowany, to też bym za to był. No radzę sobie sam z problemami, nie, bo wiesz, nie potrzebuję mieć oparcia w innych osobach. No nie ze wszystkimi sobie radzisz, bo niektórych nie wiesz na przykład. No i chcę ze mną pogadać, to mów na to. No czekaj! Dawaj, usiądę naprzeciwko, żebyś mi patrzył, patrz się. Dawaj, jaki masz problem do mnie? Ja nie mam problemu do ciebie. Mówię, że o niektórych problemach nie wiesz. No to... No to jeżeli, go poinformuj. Jeżeli ktoś by się podzieli, to się dalej ze mną informacją. No tak, no bracie, czy tam jesteś, możesz zainterweniować za nim, zawodowy, bo chcesz tak nie podjąć. Ale ja powiem, że to lubię. Ja mam się takich rzeczy. Nie mam ja. Zbijam ci piątkę, a potem nie wiesz, że gadają za twoimi plecami, robią ci koło dupy, że jako olimpijczyk, jako zawodowy. I wiesz, i robią ci zły marketing. Chcesz zapytać? To zapytaj ludzi, kto tak na ciebie mówi. Przy okazji tej kłótni Kasia postanowiła jeszcze dolać oliwy do ognia i zaczęła mówić, że ona słyszała jakąś rozmowę Radka, że on obgadywał Igora. Bo Igor broni jakby na siłę
w zdania grupy, a mi się nie podoba to, że też nie mówimy sobie pewnych rzeczy w twarz. No. Po co wytykać ludziom to, że ktoś... Chciałam oczyścić tę atmosferę tutaj, bo nie mogę patrzeć na to, jak osoby... Bo nie podoba mi się, jaka była forma tej dyskusji. A ty trzymasz ich jakby stronę, nie wiedząc o tym, że robią ci koło... To mówię ci to właśnie teraz. Bartek dobrze wie, o czym mówię, bo Bartek rozmawiał, Radek i Iza na twój temat. Bardzo brzydko i uważam, że tą rozmowę powinieneś wiedzieć o niej i tyle. Kasia, Iza z Bartkiem... Sama jeszcze zaostrza, bo chce się oczyścić, tak. Tym, że jeszcze wtrącasz, że rozmawiamy o sprzątaniu, nie, ja teraz a teraz chcesz gówno burzę wprowadzić z Igorem, że ktoś rozmawiał. Tak, chcę porozmawiać z Igorem, ja z nim chciałam już porozmawiać wcześniej, znalazłam teraz czas na to i nie chcę, żeby się ktoś w tą rozmowę mieszał. Oj, no akurat nie wiem, czy to, co Kasia mówi, to czy to jest, wiecie, pozbycie się złej energii, wyciąganie nagle przy wszystkich, że słuchajcie, muszę teraz zdemaskować, Radek powiedział o Igorze to i to. Raczej myślę, że gdyby Kasia chciała załagodzić konflikt, to mogłaby powiedzieć to Radkowi, że słuchaj Radek, coś mi leży na sercu, że słyszałam twoją taką i taką rozmowę o Igorze i wydaje mi się, że powinieneś powiedzieć mu szczerze to, co mówisz za jego plecami. Wtedy to by było bardziej fair, no nie, niż wyciąganie to w ogóle przy całej grupie, której to nawet nie dotyczy. Tak mam wrażenie, że Kasia też już z wzajemnością była na Radka bardzo cięta i chciała po prostu mu też trochę zaszkodzić, tak żeby właśnie wszyscy to słyszeli. Ja byłam tam sekundę, tak naprawdę chwilę, ale wiem, że taka rozmowa była, tym bardziej Wielki Brat też o tym wie. I to jest bardzo złe, że mówisz, że bokser nie powinien... Igorku, rozmowa była na temat Maćka i na przykład mi łyka nie smakowała i Maciek do ciebie podszedł, zapytał się, czy jest, czemu jesteś tak kozaczysz. Później wyszedł Maciek, powiedziałeś, że jak będzie dalej kurwa się tak rządził, to w końcu przypierdolisz albo coś, pamiętasz? Ale to sami nawet o tym rozmawialiście. Ale na drugi dzień rozmawiałem z tobą, że nie możesz się tak zachowywać, bo to jest głupie, bo to jest broń w twoich. Ja potrafię nawet rzucać nożami. Czy ja rzucam nożami? Pamiętasz to? Ja pamiętam, teraz mi się przypomniało. No, bo dla mnie to jest negatywna energia i uważam, że jeżeli Radek do kogoś coś, nie wiem, czy Bartek, czy ktokolwiek, czy Klaudia, czy Olek, no cokolwiek, nieważne, po prostu żebyśmy to oczyścili, po co i dlaczego. Ale Kasiu, wytłumacz mi, jaka jest sama energia w tym, że rozmawiam z Igorem na takie rzeczy i na przykład opowiadam o tym Bartkowi. O co ci chodzi? Dobrze, Igor, to po prostu jeżeli wyjdziesz i obejrzysz sobie ten program, to ocenisz, czy to była dobra, czy zła i tyle. W takim razie ja nie chcę też nikogo, może coś źle zrozumieć. Po argumentacji Radka Kasia stwierdziła jednak, że może ona coś źle zrozumiała i przeprosiła go nawet. I ta kłótnia, z której wtedy się przysłuchiwałam, dała mi wtedy bardzo dużo do myślenia na temat Kasi. Bo przez ostatni czas Kasia też mi mówiła dużo negatywnych rzeczy o różnych zachowaniach Radka, Olka, Igora, których ja nie byłam świadkiem, ale ona tak jakby mi donosiła, no nie, że Radek powiedział to i to, Olek powiedział to i to, śmiali się z ciebie, że jesteś weganką, na. I ja jakby bardzo lubiłam Kasię, w pełni jej ufałam i bardzo się zaczęłam też negatywnie bardziej nastawiać do Radka czy Olo, bo jakby ufałam temu, co mówi Kasia, ale kiedy byłam świadkiem tej rozmowy, gdzie ona na forum grupy zarzuciła coś tam Radkowi, a potem tam Radek powiedział parę słów i Kasia go przeprosiła, że okej, może to źle usłyszałam, może to źle zrozumiałam, to mi się zapaliła taka czerwona lampka, że aha, czyli to, co mówiła Kasia wtedy do mnie na temat Radka, czy Olo, czy Igora, może to też była nieprawda, może wtedy też jej się coś pomyliło albo coś. Zaczęłam się zastanawiać, czy ona nie próbuje tak jakby oczernić Radka, żeby może inni go nominowali, bo chce się go pozbyć z programu. Jakby miałam totalny mętlik w głowie, co myśleć o tej sytuacji. Teraz, jak jestem już bogatsza o obejrzenie poprzednich odcinków, gdzie widziałam, jak na przykład Radek zrobił Kasi dramę o to, że chciała sobie zjeść jedno jajko i też doprowadził do sytuacji, gdzie ona go przeprosiła, moim zdaniem niesłusznie, to też nie wiem, jaka była ta sytuacja. Może po prostu Kasia się złamała pod tą presją grupy i Radka i go przeprosiła, mimo że może rzeczywiście ta sytuacja wyglądała dokładnie tak, jak Kasia mówiła, no nie? Ale przysłuchiwanie się temu sprawiło, że ja już sama zgłupiałam. Ja zaczęłam myśleć, kurczę, może Kasia po prostu coś tutaj mąci, no bo najpierw rzuca jakieś oskarżenia, potem się z tego wycofuje i przeprasza i zaczęłam kwestionować, czy Kasia jest osobą, której ja rzeczywiście mogę zaufać, czy też nie. I teraz następny fragment ze streama to jest ja i Łukasz jakby rozmawiający po tej całej dramie o sprzątanie. No wiesz, zastanawia mnie też Kasia, bo ona
często zastanawiam się, czy powinnam jej aż tak słuchać. W sensie? No bo ona czasem mnie nakręca tak mocno negatywnie na kogoś, bo mówi na przykład, że Olo powiedział to, albo Radek powiedział to, albo ktoś tam powiedział to, a potem jak wyciąga to na forum grupy, to okazuje się, że było inaczej, ona sama tę osobę od razu przeprasza i ja tak sobie myślę, kurde, ja chyba nie potrzebuję, ja na przykład ostatnio się tak negatywnie nakręciłam na kilka osób trochę przez nią. No i tutaj dokładnie możecie usłyszeć, co wtedy miałam w głowie. No i bardzo fajnie, że trafiliśmy na te fragmenty, bo wydaje mi się, że bez nich mielibyśmy kolejną taką dziurę w fabule, jak przy okazji, nie wiem, kłótni Izy i Igora, kiedy się nominowali w poprzednim tygodniu i mówili o jakiejś kłótni, a jej nie było. Może na streamach też widzicie, byłaby wtedy ta kłótnia, teraz już nic nas nie ominie. I chyba od dzisiaj wyznaję zasadę, że jeżeli czegoś sama nie słyszałam, to będę się zachowywała tak, jakby tego nie było. No. No bo... No nie wiem, skoro ona mówi, że właśnie tam Radek się wyśmiewał z mojego weganizmu, ale ja tego nie słyszałam, no chyba to będzie moja nowa zasada, że po prostu dopóki czegoś nie zobaczę sama, no chyba, że powiesz mi to ty, bo tobie raczej ufam w pełni. No tak, bo ona ma coś takiego, że ona jakby mówi na forum grupy coś zupełnie innego niż przy nas. Tak, nawet teraz to głosowanie, jakby ona mówiła, że no dobra, mogę się ewentualnie dostosować do tego, żeby to było raz na 3 dni, chociaż wolę nie, a jak padło głosowanie co 3 dni, to tak super, super. Ja się wstrzymałam od głosowania po prostu. Ale tak, wiesz co, nie wiem, no i teraz się zastanawiam, bo zwłaszcza o Olku, ona mi ostatnio powiedziała tak parę rzeczy właśnie i ja przez to się tak może do niego zdystansowałam ostatnio. A wcześniej moje własne odczucia co do Olka były w 100% ciepłe, miłe, tylko i wyłącznie pozytywne. I chyba od dziś nie słucham niczyich takich opinii. Może to ona tutaj wszystkich chce skłócić? Może to ona jest czarnym koniem tego Big Brothera? Może to ona wszystkimi manipuluje i pociąga za sznurki? Nie wiem, wydaje mi się. No widzicie, już mieliśmy takie rozkminy, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy Kasia nie jest jakimś graczem, który próbuje nas rozgrywać, o co chodzi. A teraz, jak się tak zastanawiam, no to myślę, że Kasia mogła mówić wszystko szczerze, tylko po prostu jak odzywała się na forum grupy, to czuła tak dużą presję ze strony Radka czy Igora, że po prostu wycofywała się z tego, bo nie chciała po prostu brnąć w jakiś tam konflikt. Ale tym samym z kolei zaczynała wzbudzać wątpliwości we mnie czy w Łukaszu, no bo to, co mówiła nam, a potem to, co mówiła na forum grupy, się nie zgadzało, więc no stąd wychodziły nasze jakieś wątpliwości. A tutaj mamy jeszcze tą dramę z perspektywy Radka, który nie wiem skąd dowiedział się, że Kasia powiedziała mi, że on się rzekomo śmiał ze mnie, że jestem weganką. Ona myślała, że ja się z tego napierdalam, ja wiem nawet kto to powiedział, że ja się też postawiła już tyle wszystko mnie. Wiem, wyszło... No, a to się domyślam chyba. No. Ale dobra, nie że będziemy kłamać. Że ja się śmieję z Justyny, że żre zielony. Ja w życiu kurwa się nie śmiałem. Absolutnie, nawet no, aż mnie chuj szczeli, jak ja uważam, kurwa, jak chleb piekłem, a mi bardziej tamte smakują, że piekłem jej. Albo kurwa za każdym razem muszę uważać, żeby coś nie wpierdolić do tego gara, żeby kurwa zatrucia pokarmowego nie dostała, Bóg wie co jeszcze. Albo żeby jej kurwa, nie wiem, coś nie wyrosło. To jest to. No Radek zarzeka się, że nigdy się nie śmiał z tego, że jestem weganką, no ale mówi to oczywiście z taką nutą pogardy, że och, co by mi się stało, gdybym coś zjadła z mięskiem czy z masełkiem, że coś by mi wyrosło. No i oczywiście Izunia się przyśmiewuje, więc tak, jakieś lekkie podśmiechujki są, ale to tak, wiecie, w takich granicach jeszcze, że mnie to nie rusza, nie? Chociaż jest to trochę przykre, no bo wszyscy wiedzieli, dlaczego tego mięsa nie chcę jeść, że to nie jest dlatego, że coś by mi wyrosło, gdybym zjadła, tylko że to po prostu takimi wartościami się w życiu kieruje. I słuchajcie, te streamy są wspaniałe, bo teraz jeszcze możemy posłuchać, co Kasia o tym wszystkim myśli. Po prostu z każdej możliwej strony możemy tą dramę poobserwować. Myślę, że Justyna dochodzi do bardzo podobnych wniosków, ale je bardzo rzuca od siebie. Ale ona jest mądra, ona będzie, myślę, że ona dobrze wie, co jest 5, tylko tak dość, nie wiem, czy to naiwność, czy taka bardziej po prostu już chęć odejścia od tego wszystkiego.
Kasia z kolei mnie ocenia, że jestem naiwna i być może dlatego nie wierzę w jej wszystkie osądy, ponieważ Kasia no, bardzo często próbowała rozmowę nakierować na taki tor, żeby tak jakby miałam poczucie nastawić mnie bardziej negatywnie do niektórych osób, ale ja no właśnie potrzebowałam więcej czasu, aby móc kogoś po prostu sama sobie móc lepiej poznać i ocenić. I czy po czasie stwierdzam, że to była naiwność? No chyba tak, no świadczy chyba o tym najlepiej fakt, że postanowiłam wyjść z tego programu, bo na pewnym etapie ta atmosfera była już dla mnie nie do zniesienia, a bardzo długo no naiwnie właśnie dawałam wszystkim drugie, piąte szanse, wybaczałam różne rzeczy, puszczałam w niepamięć, tłumaczyłam, że to był tylko żart, to było tylko zadanie, jesteśmy rodzinką, kochamy się, wszystko będzie dobrze, godzimy się i wszystko jest super. No i tak, po czasie stwierdzam, że zdecydowanie było to naiwne z mojej strony. No ona z drugiej strony nie ma za bardzo, ona już naprawdę zbyt poważnie też do niektórych tematów jak dla mnie podchodzi. I taka większa równowaga, gdyby u niej była w stosunku żartów do powagi, do tematów poważnych, bo no nie można tu wprowadzać też grobowej atmosfery, wiesz, i rozmawiać tylko na tematy bardzo ważne. O nie, i rola mojej dyżurnej z kolei weszła do głowy też Kasi, która też ma mnie teraz za nudziarę, a ja po prostu pilnowałam porządku, aby dostać immunitet. No i wydaje mi się, że zachowywałam jakąś tam równowagę. Jak byliśmy już po zajęciach, po szkole, to oczywiście wyrzucałam na luz, ale w trakcie lekcji no to miałam spinę, no bo ważyły się losy mojego immunitetu. No i wiedziałam, że ten tydzień będzie trudny, że na pewno zdobędę ten immunitet, ale to może mnie dużo kosztować. No i kosztowało mi to, że wszyscy w tym tygodniu mają mnie za nudziarę, która spina dupę i za mocno wczuwa się w zadanie. Mamy już troszeczkę tymi fragmentami bardziej nakreśloną, myślę, sytuację, co się działo w domu Wielkiego Brata, jaka była atmosfera i relacje. Nie było niestety za dużo fragmentów jeszcze z tego, co się działo wieczorem, bo wieczorem z kolei bardzo poprawiła się atmosfera pomiędzy Łukaszem a resztą grupy. Wszyscy się pogodzili i oczyścili atmosferę i ta drama została zamknięta. Teraz przejdźmy do odcinka. Mamy już rano, następny dzień po tej ponurej dramie. O kurka, tego nie mogę wam puścić, bo to piosenka z prawami autorskimi, film mi przybląkują. Wielki Brat obudził nas piosenką Mamma Mia, którą musicie sobie wyobrazić w tym momencie, że leci Mamma Mia, here I go again, ale tak naprawdę posłuchamy sobie tego w rytmie jakiejś innej piosenki. Nawet manekin w domu Wielkiego Brata zaskakuje niebanalnymi stylizacjami. Czwarty dzień chodzenia bez majtek. Pokaż. Jeszcze mam, ale zaraz ściągnę. No i to tak świętujesz? Klaudia, zapraszam do pokoju zwierzeń. Och, całe szczęście, że Wielki Brat przerwał tą niezręczną dyskusję o braku majtek. Klaudia, prowadzisz dziś lekcję SKS, sekcji pływackiej, o, lekcja odbędzie się na basenie. Żona, sprawdź, czy wszyscy są. O, mama! Jak ktoś, to teraz znów leci Mamma Mia. Naprawdę był super poranek po tym poprzednim parszywym dniu, pełnym dram. Po pierwsze, że taka miła muzyka nas obudziła. Po drugie, basen, który, no mimo że w tym domu był basen, to my praktycznie w ogóle nie mieliśmy do niego dostępu. Wydaje mi się, że dlatego, że przez szum wody nasze mikrofony słabo łapały, co mówimy, i Wielki Brat się pewnie martwił, że nie wiem, będziemy knuć jakieś intrygi w wodzie, których on nie, może nie usłyszy. Chciałam powiedzieć, że fajnie się bawiło. Mam nadzieję, że wy też się fajnie bawiliście. No, super.
że jeżeli odejdę w niedzielę, to będę mieć zajebiste wspomnienie z dzisiejszego dnia. Chyba wszyscy. Każdy był zaangażowany tak, i każdy tak, ćwiczył super, w tej wodzie i mniej więcej robił, co kazałam, więc myślę, że szóstki należą się każdemu. Kurczę, ja mam wrażenie, że straszna lipa być akurat nauczycielem na tej lekcji pływania, bo Marchewka jako jedyna nie miała okazji się popluskać. Zobaczymy, czy jest ciepło, czy zimno. Wow, jakie piękne pączki już. No. Pączki? 6 pączków? Te są roślinne. Wegańskie. Wegańskie. No niestety jedyne wegańskie pączki, na jakie można było liczyć w domu Wielkiego Brata, to właśnie te na drzewach. Ja się dzisiaj obudziłem w ogóle z takim nastawieniem, że chcę zapomnieć o wszystkich tych złych słowach, które mówiłem na innych i o wszystkich tych złych emocjach, które czułem do innych i po prostu zacząć od nowa, rozmawiam z każdym. To tak, jak ja wczoraj sobie postanowiłam. No. I lepiej się żyje. No właśnie poprzedniego dnia nastąpiło pogodzenie wszystkich i zarówno ja, jak i Łukasz postanowiliśmy dać wszystkim czystą kartę, pogodzić się ze wszystkimi, zacząć od nowa. I no niestety też wydaje mi się, że to chyba głównie było tylko w naszych głowach, bo myślę, że na przykład, nie wiem, Radek czy Igor, mimo że doszło do tego pogodzenia, no to pewnie w środku dalej i tak trzymali tą urazę do mnie czy do Łukasza i nie jestem pewna, czy oni też dali Łukaszowi taką czystą kartę i przyjęli jego przeprosiny rzeczywiście. No w sumie Igor w tamtym odcinku już w Pokoju Zwierzeń powiedział, że dla niego to, że Łukasz przeprosił, jest w ogóle obojętne, więc jego stanowisko, no już mogliśmy poznać, nie? Ile dla niego te przeprosiny znaczyły. Ale żałuję, że to zrobiłem bardzo. A czy wyboczyłem sobie to, bo naprawdę miałem do siebie bardzo duże wyrzuty sumienia, że postąpiłem w taki po prostu bardzo chory sposób. Ale już sobie to wybaczyłem i po prostu staram się też podchodzić z większym poczuciem humoru do wszystkiego, trochę mniej poważnie. Jakby nie było, no to w sumie, no to tylko żarty chyba. To, że tu jesteśmy, to chyba w sumie jest taka przygoda, a nie jakiś taki wielki deal. A weź siądź w miejscu, bo rybki nie przypłyną, jak czują wibracje po mostu. A, okej, dobra. Patrz, przyszły. Przepraszam, że tak późno przyniosłam wam dziś śniadanie, moje drogie przyjaciółki. Och, wybaczamy ci. No te ryby były naprawdę zajebiste. Tak się z nimi świetnie gadało, nie przerywały, cierpliwie mnie słuchały, nie mówiły, że filozuję. No ryby po prostu były ekstra. Klaudia, Madzia i Bartek. Zapraszam do pokoju zwierzeń. Wow! Jakiś trójkąt. Fajnie, że tak razem. Oh my god. Bardzo. Aha. Aha. Matko, miałam przed chwilą laga mózgu, czy to Madzia śpiewa, czy to Bartek. Jeśli wy też, to był Bartek. Klaudia, oui? Przeprowadziłaś już swoją lekcję. No tak. W planie były jeszcze lekcje Madzi i Bartka. Aha. Ale możecie przeprowadzić strajk. No, panie! Tak, moja współlokatorka! Uff, lepszy strajk niż kolejne dwie lekcje. O ile ta lekcja pływania była spoko, tak chyba nie chciałabym oglądać dwóch jakichś kolejnych lekcji, kurde, nie wiem, biologii i geografii. Strajkiem możecie wywalczyć dodatkowe pieniądze, które trafią do budżetu na sobotnie zakupy. Okej. Okay. Okay. Mi się podoba taki strajk. O, to znak, że musimy stać do apelu teraz. Kiedy uczniowie zbiorą się przy swoich ławkach, wy w tym czasie odbierzecie potrzebne rekwizyty z korytarza wymian. O, super. Dobra. Zabierzcie je do sypialni i tam przygotujcie się do strajku. Na razie okay. Nikt nie może dowiedzieć się o waszej akcji. Super, lubię takie secret tasks. I my będąc tam w środku myśleliśmy, że to jest po prostu tak jakaś zabawa wymyślona przez Wielkiego Brata i nie mieliśmy pojęcia, że w rzeczywistości w tym czasie akurat miał miejsce strajk nauczycieli. Był to w ogóle największy strajk w historii polskiej oświaty i my chyba właśnie z tej okazji mieliśmy cały ten tydzień szkolny. Chyba TVN w ten sposób próbował wyrazić taką solidarność ze strajkującymi nauczycielami. No i oczywiście bardzo to popieram, bo uważam, że zawód nauczyciela jest skrajnie niedoceniany. To jest tak trudne wytrzymać z tymi dzieciakami, zwłaszcza takimi dzieciakami w wieku nastoletnim. Mam wrażenie, że chociaż w sumie
W każdym wieku to jest wyzwanie, nie? Inne wyzwanie jest w podstawówce, inne w liceum. Każdy nauczyciel ogólnie zasługuje na mega szacunek i zdecydowanie nauczyciele powinni zarabiać więcej, bo gdyby nauczyciel więcej zarabiał i byłby szczęśliwszy, bardziej spełniony w swojej pracy, to też lepiej wykonywałby tą pracę, a jednak, no co by nie mówić, to są ludzie, którzy kształtują młodych ludzi, mają często ogromny wpływ na ich życie i powinni być bardziej doceniani. Ja często sobie myślę, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym trafiła na jakąś lepszą, na przykład, nie wiem, nauczycielkę z biologii czy chemii. Kto wie, może bym była dzisiaj lekarzem, nie? Bo zobaczcie, jak często tak dużo zależy od tego, na jakiego nauczyciela się trafi. Co jeżeli ja zawsze byłam świetna z języka polskiego tylko dlatego, że miałam wspaniałe panie polonistki, które po prostu inspirowały mnie do tego, żeby bardziej przykładać się do tych przedmiotów. Czy na przykład w gimnazjum miałam 6 z fizyki, bo miałam takiego nauczyciela, który potrafił po prostu świetnie przekazywać tą wiedzę, a w liceum z fizyki już miałam chyba 3 albo 4, bo po prostu miałam nauczycielkę, która miała takie słabsze podejście do prowadzenia lekcji moim zdaniem. Zwłaszcza, że wymagane jest od nas, aby na tak wczesnym etapie naszego życia decydować o naszych dalszych losach. No nie, gdybym ja mogła dzisiaj decydować, na jakie poszłabym studia, to bym poszła, nie wiem, na jakąś psychologię może, raczej nie poszłabym drugi raz na architekturę wnętrz, no nie? I to, że nastolatkowie muszą na tak wczesnym etapie życia wybierać, jakie chcą mieć przedmioty rozszerzone, co chcą zdawać na maturze, to potem decyduje o tym, na jakie studia się dostaniesz, jak będzie wyglądała reszta twojego życia. Oh my god, to jest naprawdę przytłaczające i myślę, że bardzo często wpływ na to mają właśnie nauczyciele, że ktoś może mieć nawet predyspozycję do jakiegoś przedmiotu, ale jeżeli ma beznadziejnego nauczyciela zgorzkniałego, który ten przedmiot akurat wykłada, no to nie pójdzie w tym kierunku, no nie? Więc wszyscy nauczyciele powinni więcej zarabiać, żeby być szczęśliwsi, żeby móc lepiej swoją pracę wykonywać i żeby móc lepiej kształtować młodych ludzi. Dobra, poczekajcie, trzeba się zastanowić, co robimy. Chcemy więcej hajsu. Na koszulkach na pewno strajk. 3 dzisiejszych nauczycieli brakuje. W związku z tym macie wolne. Serio? A zawsze jest ale. Zorganizujcie sobie jakieś aktywności na świeżym powietrzu. A sklepik szkolny otwarty, żebyśmy coś sobie wzięli? Justyna i Igor, udajcie się do spiżarni. Igor, pomóż Justynie wynieść skrzynkę z orężadą. Z podpucha. Gdzie podpucha? Mamy wolne. I za, a par jakby tego było mało. Turu, turu, turu. I oranżadką, którą dostaliśmy, tak naprawdę były browarki i papierosy. Myślę, że dość autentycznie, no bo raczej uczniowie na wagarach częściej piją browary niż oranżadę, nie oszukujmy się. Jeszcze jedna ważna informacja. Orężada, której nie wypijecie podczas wagarów, wraca do spiżarni. O. Tak, to wielki brat ogłosił, jakby nie wiadomo, ile tu było tych browarów, a tutaj ich jest 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 browarów, to raptem wychodzi 2 browary na głowę. To nie są jakieś ilości nie do przepicia, bez przesady. Przysłał mnie do was dyrektor naszej szkoły. Tak. Abym mogła być mediatorem w waszym konflikcie. Będziemy. Opowiedzcie mi, o co walczycie. O nie wszystko. Powrócimy, nie, tak. Make-up mógłby być używany w szkole. Tak. Glitter uniformy. Okay. Make-up, glitter uniformy. Energetyki, żeby dzieciom się lepiej uczyło. I muzyka na przerwach na korytarzu. Musi muzyka, być muzyka. Właśnie, muzyka. No takie żądania od nauczycieli, myślę, spodobałyby się wszystkim uczniom. Może właśnie to jest sposób, widzicie, żeby nauczyciele i uczniowie lepiej się rozumieli. Postawić nauczycieli w pozycji ucznia na kilka dni, żeby mogli poczuć, jak to jest siedzieć w ławce i musieć słuchać lekcji po lekcji przez tyle godzin i może wtedy nauczyciele niektórzy też by zluzowali i byliby bardziej wyrozumiali i na przykład pozwalaliby uczniom napić się czegoś w trakcie lekcji albo wyjść zrobić siusiu bez pytania. Tymczasem uczniowie oddają się wiosennym wagarom nad wodą. To ja wam powiem. Ja na razie jestem trochę odurzony papierosem, szczerze powiedziawszy. Czuję się, jakbym był pijany. Ale chyba pierwszy raz widzę cię takiego wyluzowanego. Ja mówię, to jest moje osobiste odczucie. Nie, bo ja w ogóle dzisiaj się obudziłem i postanowiłem mieć zupełnie nowe podejście do tego, do mieszkania w domu wielkiego brata, z większym humorem, bardziej na luzie, z większym dystansem. Ja wiem, że ja mam dobry
wpływ na ciebie. Nie, naprawdę, bo po prostu wiem, że wczoraj naprawdę przegiąłem. I widzicie, dokładnie to mówiłam ostatnio, wystarczyło dać nam alko i nagle wszystkie problemy znikały. Nie wiem, czy to jest za dobry przekaz, zwłaszcza do młodzieży. Pamiętajcie, alkohol nie jest rozwiązaniem na wszystkie problemy. Ale tutaj akurat działało tak, że siadaliśmy, dostawaliśmy po browarku i nagle każdy wrzucał jakoś na luz i wszyscy zaczynali się dogadywać. Wszyscy z tego programu odpadniemy oprócz jednej osoby. Nie, oprócz trzech. Ale tylko jedna zostanie do końca. Pamiętam, jak Manuela mówiła, jak była w finale, że ona chciałaby być druga, bo będzie się czuła bezpiecznie, że ktoś jest i przed nią, i za nią. A ona była w finale? Tak, była druga. Może chcielibyście, żebym obejrzała Big Brother nocą, gdzie Manuela była gościnią. Tak jak oglądaliśmy Big Brother nocą, gdzie była Blanka Lipińska, to był też odcinek z Manuelą, więc jeżeli chcielibyście to ze mną obejrzeć, to dajcie znać. Powiedzcie mi, może taki fajny temat. Kto się z kim charakteryzuje, na przykład z byłych uczestników? Macie kogoś takiego, z kim się charakteryzujecie? Albo kogo uważacie, na przykład, ty wyglądasz jak Ja z Alicją, bo jestem ciągle nominowana. Jestem bardziej nominowana. A nie myślicie, że Manu... No myślę, że z Łukaszem egzekwo byliśmy Alicją tej edycji. Byliśmy non-stop nominowani. Kurczę, może jak skończymy oglądać tę edycję, to chcielibyście oglądać razem tą pierwszą edycję Big Brothera sprzed lat. To mogłoby być ciekawe. Tylko ciekawe, czy to w ogóle jest gdzieś do znalezienia, do obejrzenia. Bo wydaje mi się, że kiedyś szukałam i nie mogłam znaleźć tych odcinków. Jakieś tam były pojedyncze, ale wszystkich nigdzie nie mogłam znaleźć. Ale może ktoś z was ma jakieś ukryte źródełko, no to dajcie znać. Manuela ze śmiechu? Jest, tak, dużo w tobie z Manueli, tak. I gruba dupa też. Nie, no, i blondynka, no w sumie. No, jak ja dzisiaj parowałem do... No, trzeba przyznać, że Magda Zając ma dystans do siebie, że potrafi się śmiać, a gruba dupa, hehehe, chociaż wcale nie uważam, że ona ma jakąś grubą dupę, absolutnie. No może ma jakiś tam lekko większy rozmiar, ale bez przesady. Ale porównanie do Manueli, myślę, dosyć trafne, bo w sumie też to, co ja najbardziej pamiętam z Manueli, to po prostu jej śmiech. No i jeżeli chodzi o Magdę, no to ona też miała donośny śmiech. Strajk nauczycieli! Dyrektorze! Bądź w humorze! Puść nam muzę! To pomoże! Chcemy balu! Chcemy fanu! Dajcie dziś nam trochę szału! Kto nie skacze, ten nie strajkuje! Mam nadzieję, że strajkujący nauczyciele poczuli moc naszego wsparcia, widząc, jak skaczemy z browarami w dłoniach na pomoście. Kto nie skacze, nie strajkuje! Wasze zdrówko, kochani nauczyciele! Dziękujemy, nauczyciele! Dziękujemy, nauczyciele! Za chwilę odbędzie się egzamin, ale tak, żeby był bal, musimy zdać maturę. Będziemy widzieć zadania na telewizorze za chwilę. Musimy ogarnąć, co jest na tym zdjęciu. Bartek. Nasza odpowiedź to Bartek. Blondyn Bartek. Zaliczone. O, słabe oceny. Opuszczający, dobry, dostateczny. Opuszczający cały czas? Nasza odpowiedź to Igor. Ja mogę to być, słuchajcie. Zaliczone. Yeah! Baby. A że takie Łukasz. Dziecko to... Łukasz mówił, że się Łukasz. Powodziło w rodzinie, to mogli go zabrać do Londynu. Zaliczone. Ale skąd to zdjęcie? Gaduła, zawsze dobry z przedmiotów humanistycznych. Najlepszy był z historii Radek i polskiego. Straż pożarna. Jak najgorszy z matematyki? Ja lubię matematykę. Nie, ale przecież on miał studia jakieś tam ekonomiczne, liceum i tak dalej. To nie może być Radek. To będzie Magda. Magda, no ona jest tam na wsi, na pewno Radek. Straż pożarna, ej. Magda Decybel, odpowiedź. Magda Decybel. Zaliczone. Ogólnie to było bardzo poczciwe, może nie szczególnie jakieś takie rozrywkowe do oglądania, ale dla nas no to było fajne, no bo myślę, że poznanie czyjejś jakiejś historii z dzieciństwa, zobaczenie zdjęć z dzieciństwa, no to buduje taką więź z tym człowiekiem. Czy ten sos sama robiłaś teraz, czy on był? To? Co? Moje warzywa z tofu zostały. A, dobra. Co, teraz ugotowałam ryż do tego?
W sumie chce mi się chińszczyzny jakiejś takiej. No, dzisiaj będzie taki obiad. Tak? Co będzie? Będą te warzywa chińskie z makaronem ryżowym. O, i z sosem curry. Jak nagle się ożywili. Obiad? Obiad? Ktoś powiedział obiad? Kiedy obiad? Co na obiad? Siedząc tutaj, naszym dużym marzeniem jest wyjście do jakiegoś dużego supermarketu. I kupienie sobie czego tylko się chce. Chleb, ketchup. Chleb, ketchup. Możesz kupić co tylko chcesz w supermarkecie. Na przykład chleb i ketchup. A jutro już zakupy? Pojutrze. Nie, pojutrze. O matko. Mi się chce, wiecie czego, ale nie czereśni. Bo sam byś wziął? Tak w sensie nie, jeśli chcesz jeść, to jedz. Ja tak tylko, wiesz, sobie tylko... Tak, ja też bym jeszcze chciała. Ale za chwilę tak. Mogę proponować, bo pewnie wy też jesteście głodni, tak jak ja, a obiad będzie pewnie jeszcze za... No ale ty, my mamy jedzenie, jakby wiesz, jajka. Iza, chcesz trochę? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję, kochana, jedźcie sobie, jakiegoś batona wciągnęłam. No właśnie, wielki brat browary dał, ale zapomniał o jakichś przekąskach do tego. Wszyscy biedni tutaj głodujemy. Ale nie czuję się głodna, bo bardzo późne śniadanie jadłam, wiesz? W zasadzie śniadanie jadłam niby na też, obiad, ale... delikatnie mówiąc. Ale już jestem głodna znów. O Jezu. Kasia nawet wyjada resztki ryżu z włosów, wiecie, no nic nie może się zmarnować. Każda kaloria jest na wagę złota. Wyobraźcie sobie, jak my zaczniemy doceniać życie na zewnątrz, na przykład możliwość zamówienia żarcia do domu. O Jezu. No. Szok, co? Mhm. Wiecie, czego ja się nie mogę doczekać? Aż sobie pójdę do sklepu i kupię co po prostu mi przyjdzie tylko na myśl. Wyobrażacie sobie tego typu rozmowy w jakimkolwiek innym programie, gdzie ludzie po prostu siedzą, mówią o tym, jak są głodni i że marzą o tym, żeby zamówić sobie coś do jedzenia albo móc pójść na zakupy. I naprawdę pamiętam moje pierwsze wyjście do sklepu po wyjściu z programu. Oh my god, to było jak niebo. Wszędzie owoce, warzywa, słodycze, chipsy i mogę wszystkiego kupić, ile tylko mi się chce, no. Naprawdę ten program sprawił, że zaczęłam doceniać takie proste rzeczy, jak to, że możesz sobie jeść, co chcesz i ile chcesz. Wiecie, co jest śmieszne? Że my tutaj siedząc w zamknięciu tak naprawdę tęsknimy najbardziej za produktami spożywczymi, a nie za telefonem, za aparatem, za telewizją. Nie, ja wczoraj tęskniłam za telefonem, żeby sobie pograć w dinozaury na telefonie. O, rzeczywiście, dawno nie grałam w dinozaury. Może powinnam zainstalować z powrotem? Niechętnie to bym jadła sernik i sprawdzała Facebooka. O Jezu. Chociaż nie, jakby teraz jednak sernik, sam sernik mogłabym jeść. W rajstopach. O, sernik w rajstopach. Właśnie, Kasia nie mogła doprosić się wielkiego brata o rajstopy, bo jej się porwały wszystkie, które miała ze sobą i prosiła, czy może dostać fucking rajstopy. No ale niestety dla wielkiego brata no to był wielki problem. Uwaga mieszkańcy, zakończył się tydzień szkolny. Udało wam się zaliczyć wszystkie zadania. Dzięki. A budżet mamy cały? W tym tygodniu na zakupy będziecie mogli wydać 1000 złotych. Jeee! Dobrze, bo ostatnio wydaliśmy 800. Brawo. Tydzień szkolny z najwyższą średnią zakończył Radek. Radek, zapraszam do pokoju zwierzeń. No to była zaciekła walka pomiędzy mną a Radkiem. Co chwilę tam jakiś pojedynczy plusik decydował, czy Radek wygra, czy jednak ja wygram. Ale padło ostatecznie na Radka. Witaj, wielki bracie. Finał zadania szkolnego to dla mieszkańców szansa na prezent od najbliższych. Czas na twoją nagrodę. Jak myślisz, co to jest? Oczywiście papier w wąsy wielki brat przygotował, chociaż szczerze mówiąc bardziej pasowałby w brody, ale może takiego nie produkują. Czy jest jakiś papier do pakowania w brody? Kurczę, nic się nie wyszukuje. Odkryłam niszę na rynku. Papier do pakowania w brody dla wszystkich oddanych brodaczy i ich bliskich. Hmm? Kto mógł to dla ciebie przygotować? No są tylko dwie osoby, albo moja żona Asia, albo moja mama. Tęsknisz? To codziennie, co godzinę, co minutę. Jeśli zdecydujesz się odebrać nagrodę, grupa straci 10% budżetu na tygodniowe zakupy. Jak tam, Radziu, tęsknisz za rodziną? Tęsknisz, tak? No to wybieraj, rodzina czy stówka na zakupy?
Otwieraj, nie będziemy na samym makaronie żyć. No jak słyszycie, wszyscy byliśmy za tym, żeby Radek otwierał ten prezent. To była totalna hamuwa ze strony Wielkiego Brata, że nawet z czyjejś nagrody musiał zrobić po prostu taką psychologiczną zagrywkę, że Radek się cieszy, że coś wygrał, a tutaj nie, jednak Radku, albo prezent od rodzinki, albo tutaj kaska na zakupki, wybieraj. Jestem na razie tutaj i 10% to jest bardzo dużo w budżecie. To by było złe. I Radek, jak widzicie, postawił na dobro grupy i zrezygnował z prezentu. Naprawdę, no szacun dla niego, bo ja chyba bym nie umiała się oprzeć tej pokusie, gdybym ja dostała jakiś prezent od Pawła i mogłabym go dostać w zamian za stówkę na zakupy, gdzie no stówka to nie jest aż tak dużo. I naprawdę, gdyby otworzył ten prezent, to nikt nie miałby mu tego za złe, ale z drugiej strony, nie otwierając tego prezentu, no trzeba przyznać, że bardzo zyskał oczywiście w oczach grupy. Możesz wyznaczyć jedną osobę z grupy, która otrzyma coś od bliskiej osoby. Ja chcę, żeby to był Bartek. Wkrótce wam teraz co Radek tutaj powiedział, bo tu jest muza, która nie jestem pewna, czy mi nie przyblokuje po tym filmu. Radek zdecydował, żeby prezent otrzymał Bartek, ponieważ Bartek mówił, że starają się z jego żoną o dziecko i właśnie była taka możliwość, że ona już jest w ciąży, plus też jego syn, który trenuje piłkę nożną, miał jakieś ważne zawody i też Bartek zastanawiał się, jak mu poszło na tych zawodach. Generalnie stwierdziłem, że albo działałem w teamie, albo nie działałem w teamie. Bez tego można tutaj przeżyć, natomiast cały tydzień będzie nam się ciężko, czy nawet bez 100 zł. Także nie wiadomo, jakie będą ceny. No jak, było ostatnio bardzo, w pierwszym tygodniu, przypomnijcie sobie, mieliśmy jeszcze dużo zapasów w zeszłych tygodniach, ale jedliśmy naprawdę, nie było za wysłonecznie ze śniadaniami, także. Natomiast ten przywit przede wszystkim Bartkowi, no bo. Radek nie dostał prezentu od żony, ale z całą pewnością tą postawą wygrał, no bo odzyskał twarz po tym kiepskim dla niego tygodniu, gdzie no tutaj wiele osób się na nim zawiodło, mieliśmy do niego różne obiekcje do tego, jaki był obrażony i jaki był nieprzyjemny w tym tygodniu, więc tutaj zdecydowanie odbudowała się jego reputacja przez tą postawę i w naszych oczach, i na pewno też w oczach widzów. Mój synek jest w finale Pucharu Irlandii. I też z tego, co słyszałam, to syn Bartka świetnie sobie radzi, że buduje jakąś karierę futbolową, więc trzymamy kciuki, powodzenia. Jest to finale. Mordo stawiasz? Nie wiem, czy ja dałabym radę tak zrobić, bo no nie wiem, ja chyba jako pierwszy tam mu krzyknęłam, żeby otwierał i no wiadomo, że wszyscy strasznie tu tęsknimy za bliskimi. No to była super decyzja. Nie widzieliśmy cię, więc możesz nam opowiedzieć wszystko. Nic nie ma co opowiadać. Jak to? Coś się stało złego? Coś dobrego? Jak to? Słuchajcie, nie wierzę w to, jak wygląda ten odcinek. Jakby tutaj była dziura, którą ktoś wygryzł w fabule. Bo ja tutaj siedzę smutna, ale nie ma pokazanego, dlaczego ja tutaj siedzę smutna. Ponieważ po tym, jak Bartek dostał swój prezent, Wielki Brat zrobił nam wszystkim prezentację na telewizorze, jakie prezenty mieli do wygrania inni uczestnicy. Oczywiście nikt poza Bartkiem nie dostał fizycznie swojego prezentu, ale mogli zobaczyć na ekranie, co ich bliscy dla nich przygotowali. Co właściwie, wiecie, znaczyło prawie że tyle samo, co i dostanie tego, no nie? Bo gdyby Bartek zobaczył ten obrazek, no to wciąż jakby dostałby tą informację o tym, że jego syn tam przeszedł dalej w jakimś turnieju. No tyle, że teraz miał symbolicznie, mógł sobie to postawić nad łóżkiem, nie? I problem polegał na tym, że wszyscy dostali prezenty, każdy mógł zobaczyć swój prezent na ekranie poza mną. I nie wiem, czemu nie ma tego w ogóle pokazanego w tym odcinku, czy Wielki Brat sam się powstydził po czasie tego, jak zostałam niesprawiedliwie potraktowana, czy o co chodzi, ale tutaj z pomocą przychodzi zapis ze streama, gdzie było to widoczne, więc odpalamy sobie szocika z pokazywania tych prezentów. Oh my god. To jest chuj. O! Dla Madzi! Jakie słodko! Dla Madzi pewnie. Albo
Moja córka ma też taki sam. A, może córka. Pierwszy prezent to była poduszeczka Unicorn i tutaj nie wiadomo, czy to była poduszka od córki Magdy, czy to było dla Magdy, bo lubi unicorny. Chyba jednak to była od córki Magdy Zając poduszka. Kto to jest? To ja, to moja mama. Gdzie to było? W Dubaju. W Dubaju. Co to? No jaka? Oraży. To Klaudia Junior. Zacięło się. Nie. Boże. Ale po co mi to? Ja dziękuję bardzo, ale po co mi to? A to nie wiem, co to w ogóle jest, jakaś legitymacja? No, ktokolwiek przygotowywał prezent Łukaszowi, to się nie postarał. Myślę, że Łukasz nie żałował, że nie wygrał swojej jakiejś legitymacji z dzieciństwa. Nie martw się, Łukasz, ja ci lepszy prezent nie kupię. Dzięki. Nie martw się. Zunia. Dla Magdy. O, Boże, to ja bym chciał. Ja bym co chciał. Mam nadzieję, że to jest dla mnie. Jak z grzybami, to moje. A to co? To chyba dla kotów. To jakiś mazurek ciasta jakieś, tak. Ja mam taką muszkę. Masz taką muszkę. To jest ciasto dla Radka. No tak. Jak widać, powtarza się motyw jedzenia, bo nasi bliscy widzieli, że głodujemy i pomyśleli, że taka forma prezentu będzie najlepsza. Jeżyki. Jeżyki i woda. Flaszka i woda. Jeżyki dla ciebie, Igor. Coś cię zna. No. Jeżyki normalnie. Ale to woda, tak... to jest wino, ja wina nie piję. To nie jest wino. To woda. Synko, bardzo się kochamy, tęsknimy. Szczęścia tobie, wierzymy w ciebie. Ojej! O, radzę! Dawaj dalej, bo chłodny się robi. Tyle? A Justynka? No i przeszły wszystkie slajdy, telewizor się wyłącza, a dla mnie wychodzi na to, że nic nie ma. Koń by mój, nie zawaham się go użyć. No, chyba nic nie dostała. O, czyli mój sen się może ziścił i mój chłopak już mnie nie kocha. Nie, to nie może tak być, no bo wszyscy przecież. No. Ale teraz jak o tym myślę, to może rzeczywiście nie dostałam tego prezentu, bo wielki brat podłapał, że mówiłam tego dnia, albo dzień wcześniej, może nie pamiętam, że Paweł mnie już nie kocha, że mnie zostawił, coś takiego. I może wielki brat stwierdził, o, skoro jej się śnią takie rzeczy, to zasiejmy w niej ziarno niepewności, niech myśli, że jej chłopak jej już nie kocha. I po tym pokazie zostałam wezwana do pokoju zwierzeń i liczyłam, że może dostanę ten prezent, bo w sumie byłam najlepszą uczennicą prawie że ex aequo z Radkiem. Tam jakiś tam dosłownie jeden plusik zaważył o tym, że to Radek wygrał. I liczyłam, że może dostanę ten prezent. Ale nie, w pokoju zwierzeń wielki brat nie miał dla mnie żadnego prezentu, dlatego wyszłam z tego pokoju zwierzeń taka smutna, co widać w odcinku. Czy dostałaś jakąś... To może inaczej. Nie możesz powiedzieć. Prezent, nie możesz powiedzieć. Uwaga mieszkańcy. Na początku tego tygodnia wielki brat powierzył Justynie bardzo ważne zadanie. Za dobrze wykonane zadanie Justyna mogła otrzymać immunitet. I brat zdecydował, że Justyna w najbliższych niedzielnych nominacjach zachowa immunitet. Brawo! To ja wam dziękuję, że tak dobrze się sprawowaliście, bo szczerze mówiąc to... myślałam, że ta klasa jest spisana na porażkę, ale ostatnie dwa dni były naprawdę ekstra. No i super, dostałam immunitet, ale w odcinku jakby w ogóle nie było tematu tego, że nie dostałam jako jedyna prezentu. Albo raczej nie dostałam, wiecie, prezentacji, co mogłam dostać w prezencie. Witamy, witamy. Cześć wszystkim, nie mogłem się doczekać, aż tutaj zawitam. Zaprosiłam Pawła, aby wytłumaczył, gdzie mój prezent, czemu nie dostałam prezentu. Bo wielki brat zrobił nas w chuja. Mówiąc w wielkim skrócie, to cała jest historia w jednym zdaniu. To bo, teraz rozwiń. Bo prawda jest, słuchajcie, taka, że ja ten prezent Justynie wysłałem. Wysłałem Justynie taki oto album. Tutaj mamy Juszec, tutaj mamy napisane P plus J równa się WNM, co oznacza? Wielka nieprzemijająca miłość. Na pierwszej stronie mamy napis Take your time, kocham i poczekam, od Pawła dla Justyny.
I wyobrażacie to sobie, że Paweł przygotował dla mnie taki prezent. Tu w środku są fotki różne. Patrzcie, jest Pandusia, jestem ja z kotami. Tu jesteśmy... O, Pawła, portrety. O, maleńka. Zobacz, za czym masz tęsknić. Na tym, jak przystojnie wyglądasz na tej fotce. Co tutaj dalej mamy? O, nasze wspólne romantic picture. Uuu, to takie spicy. No i wyobraźcie sobie, że ja tam siedzę w programie, płaczę, że może mój sen się ziścił i Paweł mnie już nie kocha, a produkcja jest w posiadaniu tego oto albumu, który Paweł dla mnie przygotował na prezent. No i słuchajcie, to co najciekawsze w tym wszystkim, że to nie są gołe słowa z mojej strony, bo mam na to screeny. Mam screeny z wielką siostrą, osobą, która odpowiadała właśnie za ogarnianie tego wszystkiego na zapleczu. No i mam tutaj dowody na to jednoznaczne, że ja ten prezent 10 kwietnia 2019 roku wysłałem. Wyobraźcie sobie, że na początku w ogóle zaproponowałem, jak rozmawialiśmy tam o prezencie dla Justyny z tej okazji, ja zaproponowałem, żebyśmy, jakby nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale zaproponowałem pandę, wtedy jeszcze żyjącą pandę, żeby z nią przyjechać. Nawet nie pamiętam co dokładnie proponowałem, ale jakby pomysł był taki, żeby prezentem była panda. Szczerze mówiąc, to patrząc na to, jakie później było doświadczenie Igora z psem, to nie chciałabym, żeby tak wykorzystali pandę. No właśnie, słuchajcie, bo to co jest ciekawe, że ten pies Igora, który wszedł, to miała być panda. No ale może o tym pogadamy, jak przyjdzie do odcinka, bo wiem, że też jest dużo ludzi, którzy oglądają ze mną pierwszy raz, więc może nie wyprzedzajmy faktów. Tak, tak, słuchajcie, pokażę wam screeny 10 kwietnia 2014 roku. Ja tam zaproponowałem wcześniej pandę, chyba to telefonicznie było w ogóle, bo to było tak, że ja część rozmawiałem przez telefon, a część smsowałem. No i tutaj ta wielka siostra mi odpisuje tak, do psa jeszcze wrócimy, to dobry pomysł, ale nie na tą akcję. Masz jeszcze jakieś pomysły? I ja piszę tak. Ten pies rozwali system, może fotoksiążkę, trochę banalne, ale na pewno emocjonujące. Justyna ma mnóstwo zdjęć na Insta, z których można zrobić fajny album. To super, a zdążyłbyś to zrobić, bo to tam był bardzo wąski przedział czasowy. Skonsultowałem, zdążę. W ogóle ja szukałem w Białymstoku kogoś, kto zrobi tą fotoksiążkę bardzo szybko jakby. Ja zapłaciłem tam z 300% ceny za to, żeby oni mi to zrobili w jeden dzień. Okej. Jednak potrzebujemy tego na jutro, będę miał to dziś około 18 i co wtedy? To super. No i tutaj było tak, że to było pociągiem Intercity wysłane. Dla kogo nadać, to ma znaczenie na Endemol, czyli na tą agencję. Agencja to była jakby... Produkcja. To była jakby to była firma obsługująca produkcję tego programu. Fotoksiążka odebrana, jadę na dworzec. Wspaniale, mogę odebrać dopiero jak pociąg podstawił, czyli około 20. Traktuj sprawę jak załatwioną, żebyście tylko odebrali. Super, już kolega z redakcji wszystko wie i będzie czekał. Godzina 23.09, Warszawa Zachodnia, nieodebrana przesyłka pojedzie dalej, odbiorca to Endemol i twój numer kom. Udało się odebrać, wszystko spoko? Tak, dziękujemy, super, pozdrawiam. Super, Justyna dostanie prezent, rozmawiam z producentką i oddzwonię. No i słuchajcie, jest stream, ten, który sobie leciał w dzień. Ja to oglądam z rumieńcami na twarzy, jak Justyna zareaguje na ten prezent. No i wszystkie prezenty są pokazywane na tym ekranie. A Justyna nie dostaje prezentu. I jeszcze tam mówi, że chyba chłopak mnie już nie kocha, chyba mnie zostawił. A ja sobie myślę, że jak nie kocha, jak ja tutaj napisałem, kocham i poczekam. I ja oczywiście później zacząłem drążyć temat tam z wielką siostrą, że dlaczego tak się stało. No i tam spychologia, to nie moja decyzja. No i tak jakby ostateczną odpowiedź dostałem taką, że mój prezent był za dobry, że jakby zdeklasował pozostałe i że to był oficjalny powód, dlaczego Justyna tego prezentu nie dostała. No dobra, niektórzy może się nie postarali z prezentami, tak? Igor dostał po prostu butelkę wódki i jeżyki, więc nie jest to jakieś mocno personalne, ale Kasia też dostała ramkę pełną różnych zdjęć, więc myślę, że fotoalbum można porównać do ramki ze zdjęciami, tak? No bo tak samo i to jest takie wspomnienie od kogoś bliskiego. No tak jakby wiadomo, twoja fotoksiążka jest jeszcze lepsza, ale to nie twoja wina, że zrobiłeś lepszy prezent od innych. Czemu ja mam z tego powodu cierpieć? Tym bardziej, że ja tu zapytałem w SMS-ach, czy fotoksiążka może być, że może być. Nie wiem, czy to też nie była kwestia tych informacji, które ja tu zawarłem, że kocham i poczekam i tak dalej. Ale wiesz, jeżeli pokazywali
tylko zdjęcie, to oni mogli na przykład tylko okładki zrobić zdjęcie i pokazać mi okładkę, albo mogli, nie wiem, wybrać jakąś randomową stronę, że jesteśmy sobie razem i mogli tylko pokazać mi taką, wiesz, zajawkę, że o, coś tutaj, książka ze zdjęciami, o takie, o, jakieś zdjęcie, nie? Nie musieli pokazywać, jeżeli ten napis w środku był takim problemem, że to taka wiadomość ze świata zewnętrznego. No bo to po prostu było draństwo. Wiadomo, że to było draństwo takie po to, żeby mnie podkopać, żeby wzbudzić we mnie jakieś wątpliwości. Może oni cały czas liczyli na ten romans z Olo. Wiesz co, nie wiem, na co oni liczyli. Na pewno nie liczyli się z nami. Jakby, wiesz, to, że oni nie pokazali tego w odcinku w ogóle, tego tematu prezentu. To też jest dziwne. W ogóle nie, ja oglądałam ten odcinek i w ogóle, gdyby mnie nie było tutaj i ja nie wiedziałabym, to ja bym w ogóle przegapiła, że o co w ogóle chodzi, że okej, Radek dostał zajawkę prezentu, Bartek dostał i w odcinku w ogóle nie było dalej tematu. Gdyby nie ten zapis ze streamu, no to po prostu nie ma tematu, nie? Tak, no nie ma tematu i tego po prostu nie pokazali, ale zobacz, że w tobie się nie dało tego wymazać, że nie dostałaś prezentu. We mnie się też tego nie dało wymazać, że ja jakby, że moje zaufanie, wiesz, zostało całkowicie jakby stracone, moje zaufanie do Wielkiego Brata. Moją drogą, słuchajcie, te wszystkie odcinki, które dotychczas Justyna nagrała, to wyobraźcie sobie, że ja oglądając to wszystko, ja to wszystko już wtedy wiedziałem. 4 lata temu, jak to oglądałem, no i szlak mnie trafiał, jak widziałem te manipulacje montażem, te faworyzowanie niektórych uczestników, a Justyny nie, te podrzucanie jej tego, wiesz, tematów mięsnych, żeby cię striggerować i tak dalej. Ja to już wszystko wtedy widziałem i szlak mnie po prostu trafiał. Byłem totalnie bezradny, no bo też nie chciałem zadzierać jakby, wiesz, z Wielkim Bratem, bo oni mieli ciebie zamkniętą i mogli zrobić z tym, co chcieli. No i po prostu taka to historia, po prostu podsumowując, szlak mnie trafiał, jak to oglądałem. I... No patrz, jak ktoś oglądał streama i widział tą akcję z prezentami, a potem oglądał odcinek, no to są jakieś dwie zupełnie inne rzeczywistości. Zobacz, że kto oglądał streama, ten na przykład widział, że ja byłam smutna, bo nie dostałam prezentu, a wszyscy inni dostali przynajmniej tak wyświetlone na ekranie, co mogli dostać. A jak ktoś oglądał tylko odcinek, to wychodzi na to, że ja nagle jestem jakaś smutna, nie wiadomo czemu, że może ja zazdroszczę Radkowi, że on wygrał ze mną, albo że może ja zazdroszczę Bartkowi, że on ma prezent, a ja nie mam. A to chodziło o to, że prezent dostał każdy poza mną, bo nawet zobaczenie swojego potencjalnego prezentu, nawet jak się go nie dostało w ręce, to miało ogromną wartość, ponieważ my byliśmy tam bez kontaktu ze światem już od 20 kilku dni i móc dostać jakąkolwiek namiastkę jakiejś wiadomości od bliskiej osoby, no to było coś bezcennego, a ja zostałam z tego ograbiona. Znaczy to przede wszystkim była informacja, że ten ktoś żyje z drugiej strony, że jakby dalej o tobie pamięta i tak dalej. Że cię wspiera ciągle. Tak, no że po prostu wiesz, że masz jakieś wsparcie z zewnątrz. Tak, a zobacz, jaka ja byłam wierna, że ja nie straciłam wiary w ciebie. Ja mogłam przecież po tym stwierdzić, że okej, Paweł nie miał dla mnie prezentu, to znaczy, że już mnie nie kocha i mogłam się rzucić w ramiona Igora z rozpaczy. No, mogłaś tak zrobić, no. No, ale ja gdzieś tak w głębi duszy czułam, że to mógł być jakiś podstęp, bo ten tydzień już był pełen takich podstępów, że tutaj ta próba skłócenia mnie z Magdą Zając, próba skłócenia Łukasza z resztą grupy. Ja już w tym tygodniu zaczęłam kminić, że coś tutaj chyba nie gra, że ten Wielki Brat chyba próbuje sobie z nami pogrywać, więc ja ten brak prezentu dla mnie całe szczęście też potraktowałam w ten sposób, że na pewno ty chciałeś coś mi przekazać, ale może Wielki Brat, ja tak sobie to jeszcze to tak tłumaczyłam, że może ja dostałam immunitet i dlatego Wielki Brat nie ma dla mnie prezentu, bo stwierdził, że to może byłoby za dużo dobrego dla mnie i no, tak to sobie tłumaczyłam. Zobacz, jaki tu jest w ogóle plot twist, że ty byłaś przekonana, jakby ty nie dostałaś prezentu, a ty dostałaś najlepszy prezent ze wszystkich. Z dedykacją, ze zdjęciami, wiesz, coś fajnego. No i taki to właśnie był program, nie? No dobrze, to dramę prezentową omówiliśmy. Paweł nie był okropnym chłopakiem, który się na mnie wypiął, tak jak mi się to przyśniło, przygotował dla mnie prezent. Ale skoro już cię tutaj goszczę, to mam nadzieję, że zechcesz towarzyszyć mi do końca tego odcinka. Cała przyjemność po mojej stronie. Wielki Brat chce, żebyś przygotował choreografię na sobotnią dyskotekę szkolną. Ale ja doprawdy nie wiem, jak mam to po prostu zrobić.
No ale dobrze, może coś wymyślę. No chodź. Teraz znowu będę musiała zrobić małą podmiankę piosenki, ponieważ układ był do piosenki I Will Survive, więc musicie sobie wyobrazić, że tutaj teraz leci At first I was afraid, I was... No przyłącz się do mnie. Akurat śpiewanie nie jest moją mocną stroną. Tutaj zaloty Magdy i Igora coraz bardziej zaawansowane, food jobbing wleciał. Wiesz co, takie flirty, to się pedał gazu chyba nazywa w takim slangu młodzieżowym, gimnazjalnym, w szatni, wiesz, męskiej przed WF-em, to się chyba nazywa robienie pedału gazu i bardzo egzotyczny flirt. Cieszę się, że jesteś tu gościem w dzisiejszym odcinku, możesz jako ekspert się wypowiedzieć. Tak, uczyłem się w technikum, gdzie byli sami mężczyźni w klasie. A, i to chłopcy sobie nawzajem to robią? Znaczy, no nie wiem, nie byłem tego świadkiem, ale słyszałem legendy o tym, że można komuś tak zrobić, taki pedał gazu właśnie. Jakby na początku jest freestyle, aż do momentu, w którym I grew strong and I learned how to get along. Ale ja się tak taki... wrócę na jeden raz. Tu jest taki skok. Mogę to na dwa razy jakoś ogarnąć? Przez prawą rękę. Będziecie to słyszeć. O nie, poszło. Przez prawą. Tak. Patrz, patrz, dobra. Czekaj. Nie, marchewka, stop, ja to robię. Jak jest za dużo nauczycieli, to jest źle. Ale czekaj, bo ona nie rozumie, ona nie widzi. Ale ja to właśnie teraz wytłumaczę. No dobra, no to rób sobie wszystko sami. No nie. Ej, spokojnie! Oj, no tutaj chyba kolejny raz wychodzi ta lekka dziecinność marchewki, o której wspominałam, że ona tutaj łapie focha, bo Łukasz ma zadanie taneczne, a ona by je chciała i Łukasz jej mówi, że to jego zadanie i ona się obrusza, no po prostu. To jest takie określenie, że ktoś tupie nóżką, że wiesz, ja chcę i się tupie nóżką i to chyba ten syndrom właśnie. Ja chciałam ci pokazać, po prostu jest to, ja to robię. No bo się tego nie nauczymy nigdy, jak każdy będzie robił coś innego. Ale no. Nie robię co innego, tylko chciałam jej pokazać. Dobrze, no to pokaż i idzie, co masz jej pokazać. Ale ja już... Dawaj marchewa, ho! Nie, no po prostu wiesz, no nie, no bo... Dobra, dychnij chwila, no. Okej, jeżeli znowu byłem za osobą, ale tu nie chodzi o to, że cię wtrącam, tylko chciałam pomóc, tak? Wybuchliśmy. On się zdenerwował, znaczy on coś tam chciał zrobić, ja chciałam pomóc. W sumie nie wiem, jak to wyszło. No, po prostu wyszło, ja byłam zdenerwowana, gdzieś tam emocje we mnie siedziały. Ona tu mówi, że nie pamiętam, jak to było, tak mi to trochę przypomniało sytuację, że ktoś cię przyłapał na czymś, a ty mówisz, że nie pamiętasz, jak to było, bo byś musiał się przyznać, że zrobiłeś coś złego. Robię ci szansę, Radziu, żebyś został w programie. To mnie wypali. Drugi! Będę płakać. Znowu. A ja nie chcę już płakać, bo mam wrażenie, że jestem tu jakąś postacią mega dramatyczną. Że to jest dramat, co tu odpierdzielam. A nie jestem tak. Nie chcę się. Dawaj, nie, bo dla mnie taniec jest naprawdę, wiesz, mega ważny. I ja nie lubię... Nie lubię rozumiesz? No, tłumaczenie takiej reakcji, że dla niej taniec jest mega ważny. Troszeczkę śmieszne, bo myślę, że tu nie do końca chodzi o taniec, no bo my tu nie tworzymy jakiegoś nie wiadomo jakiego kunsztu tanecznego, po prostu się wydurniamy, tylko chyba no jakąś tam chwilową, nie wiem, atencję czy coś w tym stylu bardziej chodzi, nie? Tutaj wiesz co, takim dobrym podsumowaniem tego byłby ten obraz, który tam narysowałaś kiedyś na temat marchewki. A, że dzidzia. No za to przepraszam. Ja też warknę. Po prostu chciałam, żeby była, żeby był spokój. No ale ja naprawdę tak czasami warknę, ale jestem do siebie absolutnie pozytywnie nastawiony. Nie przepraszaj, nie przepraszaj. Po prostu dzisiaj jestem rozpieprzona na chwilę. Dobrze, ale jest pan z nami zgoda, tak? Dobra, szefie, bo my nie wiemy, jak ta piosenka... Łukasz próbuje realizować swoje postanowienie, aby nie pakować się z nikim już w dramy i żeby być bardziej pozytywną, wyluzowaną postacią i jeszcze tego samego dnia wpakował się w kolejną dramę, biedny. Obrót! Refresh, uwaga! Druga strona!
uwielbiam tą choreografię wymyśloną przez Łukania, bo on już miał takie tańce swoje i zobaczyć, jak cała grupa naraz tańczy w stylu Łukania. Myślę, że on nieprzypadkowo został wybrany na choreografa. To jest też ciekawe, jak się przyjrzy jednej osobie, jak się skupi tylko na jednej osobie, to też ciekawe rzeczy się widzi. Tak to można by 10 razy oglądać, skupiając się za każdym razem na innej osobie. Gdy inni się bawią, Bartek nie może rozstać się z prezentem od rodziny. No, narrator jak zawsze w punkt. Nie, przecież było widać tam cały czas Bartka tańczącego, ale narrator stwierdził, że może ludzie nie zauważą, nie? Jest narracja dodana, że wszyscy tańczyli, a Bartek gładził rysunek od swojego syna, ale Bartek cały czas z nami tańczył. Właśnie magia montażu, też magia tego programu. Bardzo przykrą sprawą jest to, że niestety na tym kończy się ten odcinek, bo tutaj wieczorem przecież dopiero co rozkręcała się impreza i niestety na streamie też nie znalazłam zapisów. Pisów jakichś z tego wieczoru, poza jednym, gdzie jest konkurs picia wody. Trzyma i sobie daje radę. Bo wiesz, ona wyszła i ona potrafi na ten temat. O, mi się... Panie, masz zaktywę głębokie gardło od dzisiaj. Zaraz po tobie. No mi wiesz tylko... Nie. Ty to z tej krzyki wsadzisz. Ale niech pan się teraz, bo już mam taktykę. Tak? To była naprawdę idealna konkurencja, bo mogliśmy jednocześnie wypełnić czymś nasze puste brzuchy i nie szliśmy spać głodni, przynajmniej mieliśmy zalane żołądki wodą. No a po drugie, no całkiem zdrowo, tak? Popić sobie wody wieczorem. Liczcie mi, ile sekund mogę wypić jedną butelkę? Jeden, dwa... Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć sekund. Igor wypił butelkę wody w 9 sekund. Jak myślisz, w ile ty byś dał radę? W 30. A, czyli że nie konkurowałbyś z nim raczej? Nie, myślę, że nie ma co konkurować z olimpijczykiem. Justyna, naucz mnie, jak tak pić, no, żeby nie połykać się właśnie, żeby od razu się lało tam. No, coś takiego, że ja w życiu nie widziałam. Musisz do gardła, tak. Ja nie dam rady, mi podchodzi pod gardło. Ale na pierwszym razie mi wyszło. No to ja też próbuję. Teraz już jestem przepełniona, już nie dam rady więcej. I zobacz, jak oni mogli o mnie mówić, że ja jestem nudziarą, kiedy ja jestem taka zabawowa, piję wodę na czas. No proszę cię. Jak ja w ogóle wyglądam? Zajdę na górę, to się żyją. Patrzcie, wszystko. Jak zdrowo ludzie normalnie Dobra. Robią konkurs picia browarów, a no, woda. Zobacz, jaka ze mnie wariatka. No, a pomyślałam, że w ogóle oboje możemy dzisiaj zostać wariatami i zrobić konkurs picia wody. Co ty na to? Przyniosę nam dwie szklanki wody i zobaczymy, kto szybciej wypije. A przy okazji się nawodnimy. Gotowy? 3, 4. Wygrałeś. A wydawało mi się, że tak szybko piję. Jakim cudem mnie pokonałeś? To może jednak byś miał szansę z olimpijczykiem. Być może. Ale jesteśmy szaleni. Widzisz, wciąż mam w sobie tą iskrę, którą miałam w domu Wielkiego Brata. Nie bez powodu Wielki Brat cię wybrał do siebie. No, wariatka. Słuchajcie, podejmijcie się tego challenge'u zwariowanego. No i koniecznie zapraszam na mój kanał, gdzie nagrywamy podcasty i dzisiaj nagraliśmy film pod tytułem 5 tajemnic Big Brothera, o których nigdy wcześniej nie mówiłem. I to nie jest clickbait, to jest naprawdę 5 tajemnic, o których nigdy wcześniej nie mówiłem a propos programu. W opisie będzie link, a jeżeli ten film się Wam podobał, to zostawcie koniecznie też łapkę w górę i suba, najlepiej z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka. A i zapraszam Was też, zostawię w opisie link na naszego Patronite'a, bo założyliśmy Patronite'a w sumie głównie z myślą o rozwoju podcastu, ale oczywiście jeżeli uda nam się na przykład rozwinąć pod względem, nie wiem, lepszego sprzętu czy coś na poczet podcastu, to oczywiście odcinki o Big Brotherze też na tym zyskają, więc mam nadzieję, że zareklamowanie tutaj naszego Patronite'a w tym odcinku jest na miejscu. No i mamy super nagrody dla wspierających. Tak, więc możecie kliknąć na nasz profil i tam więcej na ten temat przeczytać. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się niedługo w następnym filmie, znaczy wtedy, kiedy wstukacie minimum 6000 łapek w górę. Do zobaczenia. Poprzeczka idzie w górę. Tak. Pa!